Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, jak wiele szkody wyrządził słynny SMS kilka minut po katastrofie, który ustalił przyczyny katastrofy. Wszystkie starania niezależnych ekspertów, a są one naprawdę niezależne, zmierzają do obalenia tych kłamstw i matactw, które zostały przedstawione w raporcie Anodiny i raporcie Millera. Właściwie te badania powinny zostać zrobione 11 kwietnia. One są spóźnione o 3 lata. Nie mam zaufania do komisji Millera, ani do ustaleń tego raportu. Natomiast czas został stracony bezpowrotnie, ponieważ ani z wraku, a nie ma już wiele, skrzynki też są czarne, zaszumione poza granicę zrozumienia, już właściwie coś tam działa. Także mam bardzo zdecydowanie negatywne uczucia, jeśli chodzi o działania mediów w czasie minionych 3 lat. A dziś jak Pani odbiera to, co słyszymy na sali? Są to dla mnie znane rzeczy, ponieważ ze zrozumiałych względów śledzę kolejne badania. W tej chwili wydaje się, że problem brzozy już nie istnieje, ponieważ jak wykazały oględziny miejsca wypadku kilka godzin po katastrofie, brzoza, która została wylansowana na bohaterkę katastrofy, właściwie prawdopodobnie ma złamany czubek na skutek być może oparów silnikowych. W związku z tym te wszystkie teorie, które do tej pory snuto wokół tej brzozy, tracą jakiekolwiek znaczenie. A wersja o wybuchach zamachu jest bliższa Pani? Proszę Państwa, między wybuch a zamach jest przepaść. Pozwólmy najpierw, przyznajmy najpierw, że to był, że przyczyną rozpadu samolotu był wybuch. Prawdopodobnie tak. Widzieliśmy dzisiaj skrzydło samolotu, którego krawędź jest nieuszkodzona, natomiast część wewnętrzna została wyrwana. Zostały rozerwane nity przy pomocy bardzo silnego wybuchu. Państwo słyszeliście, jak potężne siły musiały być użyte, żeby taki nit został wyrwany i żeby znaleźć się w ciele. Przecież pamiętamy wszyscy ekshumację jednej z ofiar katastrofy. Przy okazji odkryto tego rodzaju kawałek, fragment materiału, fragment nitu. To jest dla Państwa po raz kolejny wysłuchiwanie jakby całego przebiegu tej katastrofy. To jest ciężkie dla rodzin? Jest na sali wiele rodzin i możecie mi Państwo wierzyć, że dla nas nie jest... Państwo oglądacie wrak. Dla nas to jest miejsce śmierci naszych najbliższych i z czasem nic się nie zmienia. Jest bardzo ciężko uczestniczyć w takiej konferencji, słuchać tego publicznie i zachowywać jakiś spokój. A jak dojść do prawdy, Pani zdaniem, skoro mamy dwie zupełnie inne wersje dziś? Wersję o wybuchach i wersję o teoretycznie będzie pilotów, prawda? Nie zajmuję się błędami pilotów, bo na ten temat nie wiem. Natomiast wpychanie tej katastrofy w ramy katastrofy samolotu cywilnego i procedowanie według tych zasad budzi bardzo poważne moje wątpliwości. Inaczej są szkoleni piloci wojskowi, mają inne wymagania w stosunku, inne są wymagania w stosunku do godzin wylatanych itd. itd. Nie potrafię powiedzieć. Osobiście uważam, że wina w bardzo dużym stopniu, a może nawet wyłącznie, leży po stronie Rosjan. Uważam, że samolot był
bardzo źle naprawiony albo tylko słabo. Na poprzedniej konferencji naukowców zobaczyliśmy we fragmencie samolotu jakąś tekturę przyklejoną czy przynitowaną. Po drugie uważam, że absolutnym obowiązkiem kierownika lotu było zamknięcie lotniska, jeżeli uważał, że nie ma warunków do lądowania. Także bardzo podejrzana jest kwestia, do ilu metrów pozwolił pilotom zejść. Wydaje się, że przyjmowanie albo zrzucanie winy na pilotów jest to stała praktyka komitetu MAC, który w 99% jeszcze chyba z kawałkiem zawsze oskarża pilotów o błąd, zwłaszcza jak nie żyją i nie mogą się bronić. A jak pani dzisiaj ocenia słowa Donalda Tuska na spotkaniu z rodzinami? Pani się zwróciła do niego i... Spotkania Tuska z rodzinami są dosyć tajemniczą rzeczą, jak wiadomo, ponieważ zostaliśmy uprzedzeni, że nasze wypowiedzi będą nagrywane, ale nigdy albo bardzo rzadko dostaliśmy te nagrania. To jest to słynne pytanie, które ja zadałam, prawda? Ono zostało przysłane mi wycięte, po prostu nie ma ani kontekstu, ani co było wcześniej, ani jakie były okoliczności. Jeżeli w ogóle komuś uda się uzyskać, dotyczy ono bardzo wąskiego fragmentu. Wydaje mi się, że to spotkanie powinno było być transmitowane na żywo. Jak ocenia działanie Komisji Müllera? Pan, że dzisiaj się kto nie pojawił? Wiecie Państwo, ja zawsze pamiętam mojego męża, który był niesłychanie odważnym człowiekiem, miał dużo cywilnej odwagi i chyba nawet dobrze się czuł w środowisku, które go atakowało, bo wtedy miał okazję przedstawić swoje racje. Wydaje mi się, że Komisja Müllera w jakiś przedziwny sposób reaguje. Jest możliwość porozmawiania. Jest możliwość skonfrontowania. Ale też pan zadał mi tak podchwytliwe pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, bo ja nie wiem, czy Komisja Müllera jeszcze istnieje. Zdaje się, że ona spełniła już swoje zadanie i została rozwiązana, tak? Ona istniała, teraz już jej nie ma, tak? Jak rozumiem, jak zrozumiałam. Może ci eksperci, którzy w mediach... Chodzi o ekspertów. No jest zrozumiałe, że położyli na szale swoje autorytety i będą ich bronić. No, ale tutaj nie chodzi o czyjś autorytet, chodzi o prawdę, więc może należało wykonać ten wysiłek i skonfrontować swoje ustalenia z ustaleniami niezależnych biegłych. Bo biegli, którzy dzisiaj występują, Państwo bardzo chętnie używają tego określenia, że to są ludzie Macierewicza czy członkowie zespołu. Są całkowicie niezależni, wolni ludzie, którzy są naukowcami i im coś nie pasuje, prawda? Więc starają się wykazać, które elementy tej układanki do siebie nie pasują. Bazują na badaniach naukowych i bazują właściwie na materiałach, do których mają dostęp. A wydźwięk na świecie jest prawdopodobnie? No tutaj, proszę Państwa, 16 minut po katastrofie zgłosiła się brytyjska agencja AIB. Polska należy do tych szczęśliwych krajów, gdzie katastrofy samolotowe się nie zdarzają. W związku z czym nie mamy ekspertów od katastrof. Doświadczenia, tak jak Państwo tutaj wszyscy są, prawda, nabywa się przez praktykę. Nie można badać katastrofy wielkiego samolotu, mając doświadczenie w badaniu awionetek czy paralotni. Natomiast są kraje, które się w tym wyspecjalizowały. I to, że wielka agencja brytyjska, która zajmuje się badaniem katastrof, ma do tego specjalistów przygotowanych, że kraje, które nie mają albo
są zaskoczone katastrofą, zwracają się do tak wyspecjalizowanych agencji, które mówią, proszę zabezpieczyć teren, będziemy za kilka godzin. I ta brytyjska agencja A i B, to jest państwowa agencja, wróciła się 16 minut po katastrofie do rządu polskiego z ofertą zbadania wypadku. Odmówiono im. Ja jestem ciekawa, dlaczego? Dlaczego nie skorzystało się z cudzego doświadczenia? Być może wytłumaczenie jest takie, jak podał kiedyś pan Mazowiecki, że no to wstyd, że my nie umiemy. Nie jest wstyd się przyznać, że się czegoś nie umiało. To nie jest wstyd. To jest bardzo duża odwaga i znajomość własnych ograniczeń. Pani wierzy w to, że uda się w końcu ustalić, jak naprawdę to przebiegało, dlaczego to się stało, skoro mamy dwie zupełnie inne wersje? Ja mam obawę poważną i dałam temu wyraz, ja taka mam i dałam temu wyraz kilka tygodni po katastrofie, że ta katastrofa powinna od samego początku być wyjaśniana w sposób transparentny, ponieważ zawsze będą się rodziły wątpliwości. Jakakolwiek teraz, to jest moje osobiste bardzo zdanie, jakakolwiek teraz nie powstanie teoria, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą ją podważali. Sami państwo mieliście okazję obserwować, ileż to fantastycznych rzeczy jest osnutych na temat tej katastrofy. Prawda? My się teraz skupiamy jak gdyby na dwóch przeciwstawnych próbach rozwiązania, tak? Ale dziesiątki, jak nie setki rozmaitych rzeczy. I to, temu nie będzie końca. Obawiam się, że nie będzie końca. Rosyjski pierowiec przyznał, że teza o... Proszę państwa, ja zawsze miałam wrażenie, że ten PR-owiec, o którym słyszałam od samego początku, nie służył do pudrowania nosa pani Anodinie. On miał wykreować historię, która będzie chwytliwa. I ona została wykreowana. Można po prostu, gdyby mnie to osobiście nie dotykało, to nawet bym powiedziała, że bardzo dobry fachowiec. Została wykreowana historia, która poszła w świat. Zostały wykorzystane takie klisze o naszym charakterze narodowym, czy o spodziewanym charakterze narodowym, który mamy gdzieś tam za granicą. Zostało to wykorzystane do perfekcji i tak poszło w świat, że to nie ma nic wspólnego z prawdą. No, będzie nas czekała kolosalna praca, żeby to odkręcić.